bardzo traumatycznym przeżyciem, dlatego pewnie pewne fakty no, trochę się zlewają. Mianowicie pierwsza rozmowa z biskupem, gdzie powiadomiła po raz pierwszy o tym fakcie i ta rozmowa nie była obarczona żadną przysięgą. Natomiast kiedy nastąpiło postępowanie wobec sprawcy przed sądem kościelnym, taką częścią postępowania jest przysięga prawdomówności, ale też przysięga nieinformowanie, czyli milczenie na czas postępowania, a czas procesu aż do wydania wyroku o tym, co było na tym postępowaniu sądowym. Chodzi tutaj o to, żeby nie wpływać na innych świadków.